Kiedyś na Discovery Channel emitowany był program pod tytułem Ciekawość, i w jednym z odcinków Adam Sewicz przedstawiał hipotetyczny scenariusz, jak mógłby on zostać pierwszym nieśmiertelnym człowiekiem. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego stanu było wydrukowanie 3D w pełni sprawnych organów. Brzmi to jak odległa fikcja, ale niedawno w szwajcarskiemu zespołowi naukowców udało się wydrukować funkcjonalne sztuczne serce. Nie jest to jeszcze realne, żeby komuś się przeszczepić, ponieważ nie jest jeszcze na tyle duże, wytrzymałe i funkcjonalne. Mimo tych wad, jest to krok milowy dla całej medycyny. W przyszłości możliwe, że pozwoli to znacznie wydłużyć życie ludzi, a poważne choroby będą wymagały tylko wymiany tego organu.